zabierzeć obrazek? Możecie popatrzeć i nauczyć się, jak to dobrze zrobić. Potrzebna nam będzie miarka. I ołówek. O, tu właśnie bije gwóźdź. Nie zgłuszczamy tego. Teraz będzie potrzebny młotek i gwóźdź. Odsuńcie się, dzieci, i spójrzcie, jak to robi zawodowiec. Tata świnka wbija gwóźdź w ścianę. Nie zgłusz ściany, tato! Nie pleć głupstw, Peppo. To proste. O, to nie tak miało być. Tata świnka zrobił w ścianie dużą dziurę. Oj, tato! Zniszczyłeś ścianę! To tylko niewielka ryska. Obrazek ją zasłoni. Już. Nadal widać pęknięcia, tato. Tak. Wyjmę gwoździk i załatam je. Nie na bałagan, tato. O, nie przesadzaj, Peppo. Wychodzi. Oj, tato. Teraz naprawdę zniszczyłeś ścianę. Myślisz, że mama zauważy? Tak, myślę, że to niewykluczone. Co oni wyrabiają? Tato, widzimy cię! Tata świnka musi naprawić ścianę, zanim mama świnka wróci do domu. Cegłę proszę. Najpierw tata wstawia w dziurę cegłę. Łatwizna. Potem tata maluje ścianę. Jak nowa. Ściana naprawiona. Hurra! Ale popatrzcie, jaki tu bałagan. Ojej, lepiej posprzątajmy, zanim wróci mama. Najpierw tata szybko myje George'a i Peppa. Potem Peppa otwórza podłogę. A tata świnka czyści narzędzia. Mama wróciła do domu. Mama! Mama już jest! Ej, udawajcie, że nic się nie stało. Witajcie! Witaj! Co porabialiście? Och, nic! Tak, widzę, że nic nie zrobiliście. Mieliście przecież zawiesić obrazek. W całym tym zamieszaniu tata świnka zapomniał o zawieszeniu zdjęcia. Nie jestem ekspertem, ale według